końcu przebiegała gala HFO po przerwie pandemicznej. Myślę, że z fajerwerkami wróciliśmy, z czego się bardzo cieszymy. Walka wieczoru dostarczyła nam nokautu, emocji, wrażeń. O to chodzi! Legalny napad na bank. Witamy całą publiczność zgromadzoną w klubie muzycznym Bank w Warszawie. Trzy rundy po trzy minuty. Walki na zasadach K1 oczywiście. Należy spodziewać się tutaj szturmu od pierwszego gongu, bo do tego przyzwyczaiła nas organizacja HFO. No ale Little King i po raz kolejny tam pod prawy łokieć. Jest to miejsce bardzo wrażliwe u Arkadiusza Joba. Trzy rundy po trzy minuty intensywnej, ciężkiej walki. Proszę tutaj bacznie się przypatrywać, bowiem ta walka może długo nie potrwać. I w tym momencie Marek Bilecki na deskach. Mamy nokaut po typowej akcji bokserskiej. Nie zafunkcjonowała, teraz ta prawa noga. No i teraz cios za cios z jednej i z drugiej strony. Teraz szuka ciosu na wątrobę. Kolano, kolano, raz, dwa, trzy. To jest po pojedynku, decyzją lekarza. Walka zostaje przerwana. Cała lawina teraz spada na Ukraińca, który chyba już z tej gilotyny nie ucieknie. Efektowne, dynamiczne, błyskawiczne zwycięstwo Łukasza Kławeckiego. Oj! Tak jest, wysokie kopnięcie w tej pierwszej. To jest, tak jest, koniec, to jest koniec tego pojedynku. Puenta tego wieczoru, no była hollywoodzka.